Panie prezesie, właśnie, bardzo ważna sprawa. Panie prezesie, pan pozwoli. Właśnie niestety, panie prezesie, że mam mieszkanie. No, moje gratulacje. Dziękuję. Pan prezes mnie pamięta? Ja nie zmieściłem się na poprzedniej liście, a właśnie jeden z lokatorów zrezygnował i tu mam jego pismo, także pomyślałem sobie, że może mógłbym na jego miejsce. Co, zaraz. Proszę bardzo. No, nie słucham. No. No, czegoś takiego nie było, odkąd jestem prezesem. Co ja mówię, od 45 roku? Tak jest. Coś tam... Gdzie jest ten gość? Na trzecim piętrze. Niżej, tam. Tam tym bokiem niżej, kolega. Nie, to białym do środka. Białym do środka? Tak. To odwrotnie. Przepraszam pana Marcin. Czy pan to podpisał? Tak jest, właśnie pan to podpisał. Owszem, ja właśnie to podpisałem, bo to, proszę pana, jest skandal. Tak nie może być, to grozi utratą życia, może ciężkim kalectwem. To jest, proszę pana, gorsze niż kłusownictwo. Tak, pan tu nie może mieszkać. Oczywiście, że pan nie. Może nie przy świadkach, chodźmy. A dlaczego? Ale chodźmy. A dlaczego nie przy świadkach? Ten świadek też omal życia nie straci. Tak jest. Było. Panowie, no nie. A, chwileczkę. Proszę pana, czy zjawili się wszyscy użytkownicy pozostałych ręczy? Nie. Nie ma profesora Rozwadowskiego. Wyjechał na parę dni do Gdańska. O. A zajmuje lokal numer 8 na drugim piętrze. Który? Lokal 8, drugie piętro. Panie prezesie. Aha, dobra, dziękuję. Proszę pana. Z nimi trzeba twardo. Pan się nie da przegabacić. Tak nie może być, rozumie pan? On przyjdzie za tak ludzi. To naturalnie. Proszę pana. No, niestety zaszło jakieś nieporozumienie. Proszę. Tak. No, chodź pan. Lokal pana jest na drugim piętrze. Mam bardzo piękne wykończenie. Tak, a tu ma mieszkać ten warchoł, dąb Rozwadowski. Wie on, pewnie dlatego nasi koledzy budowlani nie bardzo się przyłożyli. Ale to też będzie naprawione. Także uznajemy sprawę za niebyłą, co? Tak. A teraz, o, proszę na dół, mam, wie pan, tam taki okolicznościowy bankiet. Bardzo pana proszę, żadnych gestów pan, no po co? Nie było sprawy, tak? No, naturalnie, panie prezesie, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. A panu radzę znikać stąd i to zaraz. Proszę.